dzisiejszy briefing dotyczy bezpieczeństwa na terenie budowanego kompleksu Olefiny 3, w tym miasteczka pracowniczego. Bardzo proszę, aby o projekcie Olefin, dlaczego on jest istotny dla koncernu, dla gospodarki polskiej, a także dla regionu, żeby Państwu przedstawił te informacje pan Damian Olewnik, kierownik, dyrektor projektu Olefiny 3 w PKN Orlen. Bardzo proszę. PKN Orlen realizuje w tej chwili największy projekt rafineryjno-petrochemiczny w tej branży. Jest on od 20 lat chyba największa inwestycja w tej chwili w Europie, która jest realizowana i też możemy powiedzieć, że jest w pierwszej trójce projektów realizowanych na świecie. Jest to duże wyzwanie zarówno dla koncernu, jak i tutaj dla okolicznych służb, miasta. Wszyscy jesteśmy mocno zaangażowani, żeby tu odpowiednio działać i też to się wiąże bezpośrednio z bezpieczeństwem zarówno i pracowników, jak i mieszkańców tutaj dzielących okolice z naszym koncernem. Sama inwestycja jest realizowana zgodnie z kontraktem, idzie to dość sprawnie. Doszliśmy do etapu, kiedy właśnie zostanie uruchomione miasteczko i tutaj jako miasto ze współpracy z miastem PKN Orlen i ze wszystkimi służbami odpowiednio podjął działania, żeby tym zarządzić. Inwestycja sama też jest dużym krokiem, jeżeli chodzi o redukcję emisji CO2. Po samym wybudowaniu całego kompleksu szacujemy, że nastąpi redukcja tej emisji o około 30%. PKN Orlen przeprowadził przetarg otwarty, w którym mogła uczestniczyć każda firma. Rynek ten jednak jest tak wąski, że w Polsce nie ma firmy, która by była w stanie zrealizować taki kontrakt. I stąd w ramach przetargu został wyłoniony wykonawca. Jest to firma Hyundai Engineering oraz Technicas Reunidas. Oczywiście w przetargu mogły uczestniczyć te polskie firmy i my też stawiamy na to, żeby tutaj oni pracowali i działali i PKN Orlen też dokłada wszelkich starań, żeby też pojawili się na placu budowy jako podwykonawcy. W samej realizacji zakładamy, że oprócz kompleksu Olefin PKN Orlen realizuje programy związane z rozbudową infrastruktury zasadniczej oraz kilka pozostałych projektów. Szacujemy, że przy wszystkich projektach przez nas realizowanych ponad połowa pracowników będą to Polacy. W przypadku tutaj kontraktu typowo olefinowego, który jest powiązany z Hyundaiem i z Technicas Reunidas, no wiadomo, ta firma korzysta z branżystów, którzy są fachowcami w swojej branży i z firmami, z którymi już realizowała wiele projektów na podobną skalę na świecie. Stąd no, pojawią się tutaj mieszkańcy. Są to branżyści, którzy będą pochodzić z różnych krajów świata. No i tutaj dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie aspekty zabezpieczyć i odpowiednio realizować. Pracę zaczęliśmy w listopadzie zeszłego roku i nasz termin to był marzec, końcówka marca tego roku. Także ogromne dzięki dla wszystkich tych osób, które pracowały na terenie budowy, jak i również w biurach, gdzie wiadomo, tą część formalną też trzeba było zrealizować i wiem, jak wiele pracy w to wkładali, dlatego ogromne podziękowania. Również dziękuję spółce Modular System, która, bez której ten obiekt by nie mógł powstać. Mamy za sobą, my jako firma Zurat wywodząca się z Polskiej Grupy Zbrojeniowej oraz Modular System, wiele projektów za sobą bardzo dużych. Jednym z takich bardzo podobnych projektów, które realizowaliśmy, była budowa 25 kampów dla Ukrainy na terenie miast, w których Rosjanie napadli Ukraińców, gdzie to był Hostomel, Bucza, Irpień. My tydzień po tym, jak oni zostali przepędzeni z tamtych rejonów, byliśmy na tym miejscu i budowaliśmy już miasteczka mieszkalne dla tych ludzi, by oni mogli tam normalnie funkcjonować. Także ogromne dzięki dla spółki Modular za ten wspólny projekt, duży projekt, który kolejny raz razem wybudowaliśmy i Państwo możecie tutaj go w tym momencie oglądać. Ogromne podziękowania również dla firmy Hyundai oraz PKN Orlen za to, że nasza koncepcja im się spodobała. Od samego początku mieliśmy na myśli dwa priorytety, mianowicie bezpieczeństwo oraz komfort, bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców oraz mieszkańców Płocka oraz komfort pracy dla pracowników, którzy będą zakwaterowani tutaj na terenie kampu. Jak widzimy,
do budowy mają dosłownie kilka metrów, żeby przejść ulicę i pracownicy są w stanie już być bardzo szybko na miejscu pracy, nie muszą przechodzić przez rejony, gdzie lokalna ludność zamieszkuje, nie utrudnia to im jak gdyby funkcjonowania w codziennych obowiązkach. Także naszym priorytetem było to, żeby wraz tutaj w porozumieniu z PKN Orlen oraz firmą Hyundai opracować taki projekt, który będzie bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem i bezpiecznym przede wszystkim dla ludności tutaj lokalnej, bo jak słyszeliśmy od pana kierownika projektu, będą to również pracownicy z zagranicy. Chcielibyśmy, żeby po prostu oni byli zakwaterowani, mają tutaj zapewnione wszystkie jakby udogodnienia, rozrywki, ponieważ powstanie też pole do krykieta, powstanie również boisko do koszykówki. Po ciężkich dniach pracy będą mogli się przez chwilę zrelaksować, a głównym ich zadaniem to jest to, żeby przyjechać tutaj po prostu i pracować jako pracownik kontraktowy. Także ogromne dzięki, że mogliśmy wziąć udział w tym projekcie. Mam nadzieję, że to jest pierwszy taki projekt, który realizujemy z fundu Hyundai, bo jak wiadomo, Polska Grupa Zbrojeniowa w tym momencie realizuje duże kontrakty zbrojeniowe z firmami koreańskimi. Także jak widzimy, możemy również pracować nie tylko na rynku militarnym, ale i rynku cywilnym, prowadzić wspólne projekty, które myślę bardzo dobrze zostały zrealizowane, wykonane. Hyundai Engineering prowadzi w tej chwili na świecie 33 duże inwestycje, podobne do tej, która jest w Płocku. Są to też również duże elektrownie. 127 projektów budowlanych, obiekty przemysłowe, ale nie będę odbierał chleba panu Jakubowi Zgorzelskiemu, dyrektorowi operacyjnemu Hyundai Engineering Poland i Technika Reunidas, który opowie państwu o tym, jak firma, która została wyłoniona w przetargu do realizacji tej inwestycji, działa i jak pracuje. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, dzień dobry. Hyundai Engineering i Technika Reunidas od samego początku zdawały sobie sprawę z wyzwań, jakie stoją przed nami przy realizacji tak dużego mega projektu. Jako doświadczeni kontraktorzy wiedzieliśmy, że za montowanie dziesiątek tysięcy ton konstrukcji stalowej, wykonanie tysięcy metrów sześciennych fundamentów oraz wykonanie setek tysięcy calostyków na rurociągach, na budowane instalacji, będzie wymagało od nas otworzenia się na rynki światowe w przemyśle wykonawczym, zarówno w przemyśle budowlanym, jak i montaży i wykonawstwa w branży mechanicznej. Hyundai Engineering i Technika Reunidas, realizując w poprzednich latach megaprojekty, posiadały bazę podwykonawców, którzy w poprzednich latach sprawdzili się przy wykonywaniu tego typu projektów. Dlatego też otworzyliśmy nasze procesy przetargowe na skalę światową. Dzięki temu na terenie naszej budowy możemy spotkać pracowników z krajów azjatyckich. Zatrudniamy zarówno inżynierów, techników, jak i pracowników fizycznych, którzy w odpowiednim stopniu są dobierani względem wymagań, jakie są stawiane przed nimi na budowie. Wszyscy pracownicy zatrudnieni z krajów azjatyckich są zatrudnieni zgodnie z przepisami polskiego prawa. To jest na początku uzyskane jest pozwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim. Następnie składane są dokumenty do jednostek konsularnych w odpowiednich krajach, z których dani pracownicy pochodzą. Wydawana jest wiza pracownicza i wtedy pracownicy przyjeżdżają do nas do pracy, pracując na umowę o pracę zgodnie z przepisami polskiego prawa. Hyundai Engineering wykonywał i wykonuje w ostatnich latach projekt Police Polimery. W Policach również wznieśliśmy miasteczko pracownicze, które w szczycie swojego zameldowania miało kilka tysięcy pracowników. Miasteczko to również wyposażone było w boisko do koszykówki, boisko do piłki nożnej. Był dostępny szerokopasmowy internet, który pozwolił pracownikom na kontakt z rodzinami przez czas, w którym oni pracowali na terenie instalacji w Policach. Nasz projekt na rynku polickim bardzo pozytywnie wpłynął na rynek nieruchomości, rynek wynajmu nieruchomości oraz bardzo pozytywnie wpłynął ogólnie na całą lokalną gospodarkę. Analizując wraz z Technika Reunidas sytuację hotelowo-mieszkaniową na terenach płockich podczas przetargu,
który odbył się kilka lat temu dla PKN Orlen, zdawaliśmy sobie sprawę, że wybudowanie tego typu miasteczka, w którym obecnie się znajdujemy, będzie koniecznością. Baza hotelowa oraz mieszkaniowa na terenie Płocka i okolic jest bardzo ograniczona, dlatego też przy współpracy z partnerami, firmą Modular System oraz Zurad, wznieśliśmy miasteczko kontenerowe dla naszych pracowników. Miasteczko to składa się z kilkunastu budynków mieszkalnych, infrastruktury administracyjnej, infrastruktury kantyny, w której tu jesteśmy, oraz budynku administracyjnego, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne, pomieszczenia ochrony oraz pomieszczenia dla funkcjonariuszy policji. Na parterze tego budynku mamy zlokalizowane pomieszczenia ochrony, pomieszczenia pomocnicze dla służb policji. Na piętrze zaś zlokalizowane są pomieszczenia do odpoczynku dla służb mundurowych. Hyundai Engineering i Technicas Reunidas w swojej pracy na terenie budowy zdają sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka ciąży na nich i z sytuacji geopolitycznej, w jakiej się znajdujemy. Ilość pracowników, którzy odpłynęli z rynku pracy w Polsce w lutym 2002 roku, zmusiła nas do otworzenia się na rynki zagraniczne. Obecnie na terenie budowy jesteśmy w fazie tak zwanego wyjścia z ziemi. To jest kończymy prace fundamentowe, kończymy prace ziemne, rozpoczynamy montaż pierwszych aparatów procesowych i pierwszych kilogramów i ton konstrukcji stalowej. W ostatnich tygodniach mieliśmy przyjemność przetransportować w górę rzeki Wisły największy w historii Polski aparat, tak zwany Watch Tower, którego wymiary w postaci 94 metrów długości, 9 metrów średnicy oraz wagi 850 ton stanowiły o skali trudności tego przedsięwzięcia. Aparat w pełni z sukcesem został zamontowany na wschodniej części naszej budowy, który Państwo możecie oglądać, wychodząc z tej kantyny. Całość procesu budowy przebiega zgodnie z harmonogramem, nie notujemy żadnych negatywnych sytuacji, także staramy się sprostać wymaganiom, jakie postawił przed nami PKN Orlen i wybudować ten projekt z pełnym sukcesem. Chciałbym teraz poprosić pana komendanta wojewódzkiego policji, nadinspektora Waldemara Wołowca, aby powiedział państwu, dlaczego na terenie miasteczka pracowniczego znalazły się pomieszczenia dla policji, które za chwilę będziecie państwo mogli obejrzeć. Bardzo proszę. Od samego początku w 2002 roku, w drugiej połowie tego roku, gdy otrzymaliśmy informację o tej budowie, o dużej budowie, o dużej liczby cudzoziemców tutaj legalnie pracującej na terenie Płocka i zamieszkałych nie tylko na terenie Płocka, ale to są też inne powiaty typu Sierpc, Sochaczew, Gostynin, Płoński. To będą też te jednostki, które będą brały w tym zabezpieczeniu. W Komendzie Wojewódzkiej powstał zespół, a docelowo powstał plan zabezpieczenia tej jakby inwestycji. W ramach tego planu na wspólnych spotkaniach razem z przedstawicielami Orlen i Hyundai ustaliliśmy zasady współpracy, po pierwsze w zakresie tej takiej dziennikarskiej, tej informacyjnej, czyli przekazywania informacji o zagrożeniach, tak naprawdę o czymś, co nie jest może zagrożeniem, ale takim polskim myśleniem stereotypowym, że obywatel cudzoziemiec to jest zagrożenie. Zrobiliśmy kampanię medialną w prasie, w szkołach, w uczelniach, mówiące o tolerancji, o tym, jak musimy podejść do tej dużej ilości osób cudzoziemców, którzy będą tutaj pracowali. Tak naprawdę postanowiliśmy też podjąć decyzję wzmocnienia sił Płocka, docelowo w ramach programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zwiększyliśmy oddział, samodzielny oddział prewencji policji. I teraz mamy to oddział prewencji policji do 241 osób ze 168 osób. Ci policjanci będą pełnili służbę w tym pomieszczeniu, które zostało przygotowane przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. To pomieszczenie będzie wykorzystane przez nich całodobowo. W systemie trzyzmianowym będzie pełniło służbę 6 funkcjonariuszy. 2 funkcjonariuszy będzie pełniło służbę na miejscu, 4 funkcjonariuszy będzie pełniło służbę patrolową na terenie przyległym do obiektu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom tych okolic, ale też i na terenie tego obiektu, żeby zrobić tak zwaną prewencję miękką, czyli pokazać, że policja tutaj jest. Pracę naszą zaczęliśmy już prawie rok temu. Współpracę naszą związaną po pierwsze z pozyskaniem informacji dotyczących tego, co się będzie działo tutaj na terenie Płocka, związanego z budową tego potężnego obiektu. I właściwie w ramach wielu spotkań, które odbyliśmy i z
wykonawcą i z inwestorem, ale również z przedstawicielami administracji, jak tu panem wojewodą, Strażą Graniczną. Ustaliliśmy sposób postępowania, jak my jako policja będziemy starali się zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, jakby w dwóch aspektach. Po pierwsze, pobytu osób z zagranicy tutaj na terenie budowy i w związku z tym ich obecności w przestrzeni publicznej, ale również skupiliśmy się na tym, w jaki sposób przygotować społeczeństwo tych 5 powiatów, o której mówił pan komendant, do obecności tych osób tutaj na naszym terenie. Oczywiście zwiększyliśmy w oparciu o plan działania komendanta wojewódzkiego ilość służb, które tutaj są kierowane do działań na terenie miasta i powiatu płockiego. I to w oparciu o rozpoznanie, które dostajemy z Hyundai'a w zakresie kwaterowania osób, które pracują na budowie. I podjęliśmy decyzję taką, że w ramach budowy tego miasteczka poprosiliśmy o to, abyśmy mogli być tutaj obecni na stałe. Stąd też i nasza dzisiejsza tutaj obecność. I chciałbym, żebyście państwo dobrze zrozumieli to, że policjanci tutaj mają po pierwsze mieć funkcję prewencyjną, tak? Czyli pokazywać to, że jesteśmy tutaj dla bezpieczeństwa wszystkich. Dla osób zamieszkujących tu, ale zarówno tutaj na miasteczku, ale również dla osób, które wokół miasteczka zamieszkują i mają tutaj swoje domy i swoje sklepy i wszystkie różne aktywności, które wykonują w ramach mieszkania na tym terenie. I tak jak pan generał powiedział, służba będzie tutaj pełniona całodobowo. Ona właściwie już się rozpoczęła z dniem 1 marca w schemacie, który był wcześniej już wskazany. Natomiast będziemy tutaj już korzystać z tych pomieszczeń, które dzisiaj państwo zobaczycie. Oprócz tego stworzone są dodatkowe tak zwane ceduły patrolowe dla poszczególnych rejonów miasta i powiatu płockiego, w którym wiemy, że zamieszkują osoby zatrudnione tutaj na terenie budowy. I to nie tylko mówię o cudzoziemcach, ale również o naszych obywatelach. I te rejony obejmujemy normalną służbą patrolową dodatkową. I generalnie są to policjanci, którzy podlegają panu komendantowi miejskiemu i panu dowódcy oddziału prewencji, bo szczęściem jest tak naprawdę, że oddział prewencji policji w Płocku znajduje się tak naprawdę brama w bramę z kombinatem PKN Orlen, co daje nam naprawdę logistycznie bardzo dużą przewagę w tym, w jaki sposób mamy tą służbę pełnić. Oczywiście zwróciliśmy się również z różnymi prośbami w zakresie potrzeb zarówno do Hyundai'a, jak i do Orlenu. Jedną z tych potrzeb było chociażby możliwość szybkiego komunikowania się z osobami niepolskojęzycznymi. W związku z powyższym poprosiliśmy o doposażenie nas w urządzenia elektroniczne, tak zwane translatory, które będą dedykowane do tego, aby policjanci pełniący służbę patrolową czy służbę dochodzeniowo-śledczą mogli się w sposób swobodny komunikować z cudzoziemcami. Oczywiście do spraw procesowych będą musieli być tłumacze przysięgli, natomiast do szybkiej wymiany informacji te urządzenia, które tu też państwo widzicie, myślę, że już od najbliższych godzin, dni będą służyć policjantom tutaj na terenie Płocka i tych 5 okolicznych powiatów, o których mówiłem wcześniej. Jeśli chodzi o inne szczegóły, to tylko tak powiem liczbowo, że od początku marca, od kiedy wdrożyliśmy do służby schemat pełnienia tutaj służby dodatkowej, policjanci samego tylko oddziału prewencji policji w Płocku wykonali ponad 3400 służb. Więc to już chyba same liczby mówią to, że jesteśmy tutaj obecni, będziemy obecni cały czas, przez cały czas budowy, od początku do samego jej zakończenia i na pewno będziemy starali się w najlepszy sposób przy dochowaniu szczególnej staranności dbać o bezpieczeństwo i porządek publiczny zarówno osób tutaj zatrudnionych, jak i okolicznych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Panie inspektorze, niech pan jeszcze nie ucieka. Ja jeszcze chciałem poprosić, korzystając z obecności pana inspektora, i podziękować policji. Proszę państwa, wspólnie z policją Hyundai Engineering i PKN Orlen wydał taką specjalną broszurę dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich pracowników zagranicznych, która jest swoistym kompendium wiedzy. Te broszury są do państwa dyspozycji, tylko proszę nie pomylić z translatorami, które są dla policjantów w ilości 81 sztuk, więc prosimy się poczęstować tymi książeczkami. To jest taka mała encyklopedia dla ludzi z podstawowymi informacjami.
I chciałbym bardzo podziękować za Państwa wkład policji, która bardzo dużo nam pomogła przy przygotowaniu tej publikacji. Obcokrajowcy mają tam wszystkie podstawowe informacje i wiedzą, jak prosić ewentualnie o pomoc, jakie są zasady kulturowe, tolerancji, zwyczajów w Polsce, więc to jest taka mała encyklopedia dla tych wszystkich, którzy będą tutaj pracowali na terenie kompleksu Refin, także bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście należy dodać, że jest ona dwujęzyczna, jest wersja polska, tak, wersja angielska języczna, żeby było łatwiej zrozumieć wszystkim zatrudnionym tutaj obcojęzycznym osobom, mogą sobie bardzo łatwo za pomocą dzisiejszych urządzeń przetłumaczyć to, co jest napisane w tych broszurach. Tylko dodam, że broszura została napisana tak naprawdę przy współudziale niektórych biur Komendy Głównej i naszej Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy w Płocku. Myślę, że będzie odpowiednim materiałem do tego, aby cudzoziemcy mogli spokojnie być świadomi tego, jak wygląda prawo i jak wygląda życie w Polsce. Dziękuję bardzo.